Dzień dobry, dziś drugie spotkanie z pracodawcą online i firma BFI Logistic. Temat naszego dzisiejszego spotkania to logistyka w czasie światowej pandemii. BFI, dynamicznie rozwijająca się firma z branży logistyczno-spedycyjnej, o której opowie nam pan Piotr Ostromęcki, dyrektor do spraw rozwoju firmy. Piotrze, opowiedz nam o profilu oraz o obszarach waszej działalności. Przede wszystkim dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz możemy wspierać Sopocką Szkołę Wyższą wiedzą i doświadczeniem, które zdobywamy na co dzień, tak jak Iza wspominałaś, w branży transportowej i logistycznej. Nasza firma na rynku jest od 2011 roku. W chwili obecnej zespół liczy 35 osób. Zajmujemy się transportem drogowym. W zakresie transportu drogowego wyspecjalizowaliśmy się w trzech obszarach, które przynoszą nam w chwili obecnej, w dobie kryzysu, możliwość generowania zysków, z czego bardzo się cieszymy. Te trzy dziedziny transportu to jest transport towarów sypkich, to jest transport również towarów spaletyzowanych, i to jest transport kontenerów. Każda z tych dziedzin różni się od siebie w zależności od tego, co transportujemy, ale różni się też w zależności od tego, czym transportujemy. Pierwsza dziedzina transportu, o której wspominałem, transport towarów sypkich, odbywa się na zestawach ruchomych podłóg i wywrotek. To są auta specjalistyczne, które pozwalają na załadunek towaru niespakowanego, tak zwanego towaru masowego. No i w tej materii myślę, że około 60% obrotu firmy jest generowane. Drugi obszar to jest, tak jak wspominałem, transport ten najbardziej tradycyjny, plandekowy. To są te tak zwane tiry, które prawdopodobnie wielokrotnie widzieliście, jak przemykały na obwodnicy czy na autostradzie. Natomiast tu też się wyspecjalizowaliśmy i w chwili obecnej obsługujemy specyficzne rynki, które wymagają przygotowania technicznego ze względu na obostrzenia, ze względu na konieczność posiadania zezwoleń, czy też chociażby trudności operacyjne związane z warunkami pogodowymi. No i to są rynki skandynawskie i rynek bałkański. W chwili obecnej tutaj w dziennym ruchu posiadamy 50 aut. Jeżeli chodzi o tą pierwszą dziedzinę, czyli transport towarów sypkich, tych aut w chwili obecnej jest około 70, z czym przewaga to są samochody z ruchomą podłogą. To jest takie specyficzne auto, które samo się wyładowuje. W sensie na podłodze są panele, które umożliwiają samorozładunek tego auta. Jest to dość niespotykana naczepa. Jeżeli chodzi o trzecią dziedzinę, w której działamy, czyli odwozy kontenerów, no to tutaj flota również w chwili obecnej to są 54 auta. No i tu wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze gdyńskich i gdańskich portów. Realizujemy ruch kontenerów dwukierunkowy, czyli odbieramy puszki z portu, dowozimy je do ostatecznych odbiorców w imporcie, czyli one są sprowadzane z Chin, z Ameryki, dowożą tutaj różnego rodzaju towary. No i oczywiście w drugą stronę również transportujemy produkty, które polskie firmy produkują i chcą je eksportować na inne kontynenty, czy też ewentualnie do innych krajów Europy, gdzie ten transport kontenerowy jest bardziej opłacalny, typu Wielka Brytania czy Skandynawia. Więc to są trzy obszary, w których działamy, w których mierzymy się z wyzwaniami transportowymi, no i w których wydaje mi się, robimy dość solidną, profesjonalną robotę. Myślę, że pewnie w niektórych kręgach możemy powiedzieć, że odnosimy sukcesy. Dobrze, Piotrze. Powiedz mi, jak sobie poradziliście, jak wasza branża logistyczna poradziła sobie w czasie pandemii? No, i jak sobie teraz radzicie? To jest dość ciekawy case. Ja trochę to pytanie zawsze odwracam i uważam, że w branży transportowej
jako tako pojęcia kryzysu nie powinno się stosować albo powinno się uznać, że branża transportowa działa w kryzysie cały czas. I tak jak teraz oczywiście warunki rynkowe, ogólnorynkowe są niesprzyjające, to tak naprawdę pół roku temu, czy tam powiedzmy rok temu, mierzyliśmy się z wieloma problemami, które w chwili obecnej po prostu się nasiliły. Jak pewnie wiecie, branża transportowa jest branżą bardzo niskomarżową. Jest to branża, która również z tytułu ilości wykonanych ruchów może generować różne sytuacje, czy to reklamacyjne, czy to roszczeniowe, gdzie klient no niestety nie chce zapłacić albo ewentualnie jego kultura płatnicza jest zła. Oj, coś tutaj. Coś nam urwało? Już jestem, przepraszam. No, tak. Niestety jestem na telefonie, więc tutaj nie jestem w stanie. Ale już słyszymy. Tak, więc tych sytuacji kryzysowych w branży transportowej jest całe mnóstwo i tak na co dzień mierzymy się z tyloma problemami, że tak de facto ta sytuacja obecna nie do końca wywołała w nas jakiś efekt paniki, czy zmusiła nas do jakichś konkretnych ruchów, bo do większości efektów pandemii byliśmy już przyzwyczajeni. I tak jak na przykład z każdego dnia, z racji tego, że transport jest bardzo konkurencyjną branżą, musimy dosłownie wyrywać zlecenia od naszych klientów, musimy o nich bardzo zabiegać, to w czasie pandemii po prostu ta ilość zleceń się jeszcze trochę ograniczyła, natomiast dalej musieliśmy wykonywać swój warsztat, żeby te zlecenia pozyskać. Jeżeli chodzi o konkurencję, no to prawdopodobnie dalej Polska jest krajem, który dostarcza na rynek, jeżeli chodzi o usługi transportowe, największy serwis w Europie. Konkurencyjność jest bardzo wysoka. No i czy to było pół roku temu, czy to było teraz, musieliśmy się mierzyć z tym, że stawki są negocjowane, że konkurencja daje te stawki coraz niższe, że walka o zlecenia jest na bardzo wysokim poziomie, więc no, też jakby znaliśmy ten efekt. No i trzeci efekt, który spotyka firmy w dobie kryzysu, no to są zaburzenia płynności. No i tutaj również, ponieważ transport jest na końcu łańcucha procesu wyprodukowania towaru, więcej jakby firmy poświęcają uwagi na to, żeby zapłacić pracownikom, żeby zapłacić za surowiec. Natomiast utarło się, że ten transport to można odroczyć, że płatności w transporcie mogą być ostatnie na liście. W związku z tym opóźnienia, które wynikają jakby z zaburzenia cash flow u naszych zleceniodawców, też były z nami już od dłuższego czasu i mamy w firmie odpowiednie procesy, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Natomiast no teraz wiadomo, w dobie pandemii ten efekt się po prostu nasilił. Natomiast no dzięki tym ruchom wykonanym wcześniej, jakby w zarządzaniu kapitałem spółki i zarządzaniu przepływami, byliśmy w stanie dość no tak bez szwanku przejść przez ten okres tego już zaraz kończącego się pierwszego kwartału pandemii. Co będzie dalej, co się jeszcze wydarzy, jakie zmiany, mam nadzieję już na plus rynek przyniesie, no to też będziemy starali się dynamicznie reagować i dopasowywać nasz proces do tego, co rynek nam przedstawia, w jakich sytuacjach nas stawia. To, co mogę jeszcze powiedzieć, no to wiadomo, byliśmy zmuszeni do przejścia w tryb pracy home office, natomiast to też jakby nasza organizacja już dawno umożliwiała pracownikom pracę w takim trybie, więc de facto przejście wszystkich nie spowodowało żadnego zaburzenia. Dosłownie decyzja została podjęta w połowie marca i za 2 godziny cały zespół już jakby był przygotowany do tego, żeby działać w domu. Oczywiście wymagało to wcześniejszego zabezpieczenia wszystkich procesów, przeniesienia ich do sfery online. Natomiast to też jakby było już naszym marzeniem, żeby ten zespół mógł pracować tak jak chce i skupiać się na efektywności, a niekoniecznie żeby szukać jakby rozwiązań w postaci siedzenia 8 godzin przy biurku i konieczności bycia w biurze. Ja wychodzę z takiej filozofii, że jak ktoś zrobi swoją robotę i osiąga efekt założony, realizuje
projekty, w których uczestniczy, to jeżeli zrobi to w, powiedzmy, tydzień, to 3 tygodnie może leżeć brzuchem do góry na kanapie i nic nie robić. I szukamy cały czas tej efektywności i tak naprawdę ta pandemia przyspieszyła te nasze planowe działania i spowodowała, że teraz już przeszliśmy do takiej zupełnej swobody i ten home office teraz jest tutaj częścią, że tak powiem, naszego życia. Kto chce, może korzystać z takiego trybu, może pracować w domu. Godziny przyjścia do biura też są zupełnie ruchome, co myślę podnosi komfort. I no też oczywiście musieliśmy założyć, że część ekipy po powrocie, a wróciliśmy po majówce, nie do końca będzie chciała na przykład z tytułu obaw przed zarażeniem czy zainfekowaniem. I stąd jakby ta polityka, natomiast spotkało się to z wielkim entuzjazmem w zespole i myślę, że to jest takie usprawnienie, które wszystkim przypadło do gustu. Też oczywiście skupiając się na efektach naszej pracy, mamy procesy opomiarowane, wiemy ile musimy wykonać czynności, żeby to przyniosło efekt. Każdy ma dość dobrze doprecyzowane obowiązki na stanowisku, więc też my z ramienia zarządu wiemy, czego oczekujemy, ale też pracownik wie, kiedy będzie doceniony, kiedy zasługuje na premię i jakie czynności powinny być wykonywane. Więc jakby to, czy robi to w domu, czy robi to w biurze, wchodzi zupełnie na drugi plan. Bardzo dziękuję. A jeszcze jakbyś mógł omówić potencjalne ścieżki rozwoju i przebieg rekrutacji w waszej firmie? No więc w BF-ie z założenia rekrutujemy w trybie ciągłym. W tym okresie skupiamy się z racji tego, że posiadamy już pewne kompetencje, skupiamy się na szukaniu rozwiązań na rynku, które nie do końca wiążą się z kompetencją, więc to nasza oferta jest w dużej mierze skierowana do studentów. Bardzo chętnie uczestniczymy w programach stażowych i w chwili obecnej poza mamą mojego wspólnika, która jest już w wieku emerytalnym, ale wiadomo, jej praca tutaj jest, no powiedzmy, troszeczkę relacyjna bardziej niż związana z jakimiś konkretnymi procesami, to pozostały skład średnia wieku to jest w chwili obecnej, nawet przed naszym spotkaniem sprawdziłem, niecałe 28 lat, więc jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się. W następnych 2 latach planujemy podwoić naszą działalność w zakresie właśnie transportu. W związku z tym mamy duże potrzeby rekrutacyjne. No i ten proces, wiadomo, zaczyna się od wysłania na rynek oferty pracy. Natomiast ostatnie już kilka akcji właśnie rekrutacyjnych mogły trochę dziwić, ponieważ zapraszaliśmy kaboszy, zapraszaliśmy ludzi ciekawych, nie do końca posiadających fach w ręku. I tego też szukamy. Szukamy ludzi ambitnych, szukamy ludzi z pomysłem na siebie, gdzie ten pomysł będzie mógł realizowany być u nas w biurze. I zakładamy konieczność przekazania kompetencji nowemu pracownikowi, który tu u nas się pojawia. Też jakby cały ten proces jest dość mocno sformalizowany. Począwszy od onboardingu, gdzie kandydat, który przychodzi do nas w pierwszym etapie, otrzymuje takie dość solidne szkolenie tygodniowe dotyczącego jakby działania, funkcjonowania firmy. W drugim etapie już jest szkolenie dotyczące konkretnie zadań, które będą realizowane na stanowisku. Natomiast to szkolenie też jest multidyscyplinarne, gdzie staramy się zapewnić taką szeroką wiedzę, bo zakładamy, że pierwsze stanowisko, na które trafia kandydat, nie do końca zawsze musi odzwierciedlać ostatecznie jego plan na siebie. Więc też u nas w firmie już w tym okresie, powiedzmy, kiedy pracownik jest z nami chwilę, zdarzały się takie historie i było ich przynajmniej kilka, gdzie osoba z administracji przechodziła do działu spedycji i zaczynała swoją pracę jako spedytor lub odwrotnie. Dziewczyny, które były właśnie w zakresie spedycji nie do końca usatysfakcjonowane zakresem obowiązków, miały też szansę przejść do działu administracji. Więc tutaj jest bardzo duża swoboda działania u nas w firmie, jeżeli o to chodzi. I my też promujemy takie działania, bo wychodzimy z założenia, że jeżeli członek zespołu jest w stanie znaleźć obszar, w którym realizuje siebie, a przy okazji realizuje cele firmy, no to jest taki układ idealny, gdzie jesteśmy w stanie proces optymalizować
i wyciągać z niego maksymalny poziom efektów. Jeżeli chodzi o w chwili obecnej o ten proces, no to mogę powiedzieć tutaj, że wspólnie z Izą już dwóch kandydatów w chwili obecnej znajduje się u nas w firmie z programu stażowego i też jakby nasza wizja jest taka, że osoby, które przychodzą z programu stażowego, chcielibyśmy, żeby pozostały z nami na dłużej, żeby tutaj się, że tak powiem, zakotwiczyły i rozwijały wspólnie z naszą organizacją. Więc jakby drogi dotarcia są dwie, albo przez te ogłoszenia, które publikujemy, albo też można skorzystać z programów, które wasza uczelnia przygotowuje dla studentów. Z tego co wiem, też jakby forma sama tego stażu jest bardzo ciekawa z tytułu również możliwości pozyskania uposażenia. Także to jest model działania i w tym modelu wydaje mi się też jakby osiągamy bardzo stabilny efekt w postaci małej rotacji u nas w firmie. Mogę powiedzieć, że wydaje mi się, oczywiście nie mi to oceniać, ale wydaje mi się, że osiągamy pewien standard zadowolenia naszych członków zespołu. No a my jako organizacja też przy tej obecnej sytuacji czujemy się bezpiecznie, że ten zespół jest stabilny, że w tych gorszych czasach pandemii możemy się opierać o zespół ludzi, który chętnie przyjmie dodatkowych nowych kandydatów. A czy obecnie mógłbyś nam przedstawić, jakie są oferty pracy w Twojej firmie, praktyk oraz staży, w jakich obszarach, czy logistyki, spedycji, wiem, że również administracji? Tak, tak jak powiedziałem, jesteśmy w trybie ciągłym, jeżeli chodzi o rekrutację, szukając kandydatów, myślę, trzeba być czujnym, bo można kogoś przegapić albo ktoś może po prostu do nas nie trafić. Natomiast generalnie jakby są dwa modele stanowisk. Jeden to jest ten model, w którym trafia się do działu administracji, no i to jest taki model raczej bardziej humanistyczny, że jakby, gdzie no, ta ilość dokumentów, która przepływa przez firmę jest spora. W chwili obecnej realizujemy miesięcznie około 2500 zleceń, więc jakby trzeba dokumenty skompletować do każdego transportu, poinformować oczywiście klienta o tym, że zostały wykonane zadania powierzone, później przygotować nasze dokumenty, czyli wystawić fakturę, to wszystko zewidencjonować. No i ten obszar humanistyczny w chwili obecnej również się rozwija, ponieważ wyłączamy ze składu obecnego taki dział kontrolingu, gdzie dziewczyny, które są z nami tutaj najdłużej, będą zajmowały się analizą danych w naszej firmie, więc pojawia się tutaj właśnie możliwość dołączenia do zespołu administracji. Ta rekrutacja w chwili obecnej się odbywa. Drugi obszar, no to już wiadomo, to jest meritum naszego działania, czyli transport. No i tutaj również w trzech działach, o których na początku mówiłem, czyli w dziale towarów sypkich, w dziale plandekowym i w dziale kontenerowym jest prowadzona rekrutacja. Specyfika działania w każdej z tych branż jest nieco inna. No, jako ciekawostka to mogę powiedzieć, że w dziale u nas tak zwanym zwyczajowo bio, czyli w tych towarach sypkich, oprócz tego, że współpracujemy z dużymi firmami takimi jak PGE, gdzie wozimy węgiel, czy CEFETRA, Cargill, to są najwięksi na świecie operatorzy zbożowi, no to również gro materiałów, które przewozimy, to są odpady. No i tutaj też jest to taka ciekawostka, niewiele firm sprawdza się w tym rynku. Oczywiście będąc w biurze mamy niedużo kontaktu z towarem, który przewozimy, natomiast no jest to pewnego rodzaju ciekawostka, gdzie myślę niewiele firm tutaj z branży naszych konkurencyjnych wyspecjalizowało się w tym obszarze. My natomiast no, gro pracy, którą tutaj w BF-ie wykonujemy, właśnie opieramy o te transporty. Jeżeli chodzi o dział plandekowy, to tutaj widziałem pytanie od kolegi, jak najbardziej znajomość angielskiego, niemieckiego jest bardzo dużym plusem. W chwili obecnej skupiamy się na również otwarciu dwóch satelit. Będziemy szukać możliwości otwarcia dwóch oddziałów. Na pewno pierwszy oddział będzie w Czechach, drugi w Niemczech i też jakby komunikacja tych oddziałów tutaj z centralą no na pewno będzie wymagała zdolności językowych, więc na pewno to jest duży atut.
tutaj, jeżeli chodzi o odwozy kontenerowe, no to tutaj stanowisko, którego szukamy w chwili obecnej, to jest, powiedziałbym, bardziej operacyjne. Polega na przygotowaniu wytycznych dla kierowców, przekazaniu wszystkich danych dotyczących załadunków, przypilnowanie, żeby te załadunki się odbyły, no i później rozliczanie kierowców, żeby oczywiście koniec końców w firmie pojawił się zarobek. Więc tak naprawdę w czterech działach, w których firma na co dzień operuje, są możliwości zatrudnienia. Szukamy takich kandydatów, którzy są w pierwszej kolejności oczywiście na ostatnich semestrach, gdzie po, powiedzmy, napisaniu pracy moglibyśmy już zastanowić się nad podpisaniem umowy na stałe. Natomiast jeżeli chodzi o staż, to tutaj koleżanka, która właśnie przyszła z Sopockiej Szkoły Wyższej, jest na drugim roku, o ile dobrze pamiętam, też szkoli się, zdobywa wiedzę i też jakby te rozwiązania są nam bliskie, więc tutaj raczej ciężko mi znaleźć jakieś ograniczenia. Jesteśmy otwarci na ludzi ciekawych, chcemy zatrudniać, plany są ambitne, no bo chcemy w 2023 znaleźć się w gronie dwukrotnie większym niż obecnie, więc no, przez najbliższe 2,5 roku planujemy zatrudnić kolejne 30 osób. Więc miejsca pod dostatkiem. Ja zachęcam właśnie do zadawania pytań na czacie. Jeszcze chwilę poczekamy. Jeśli nie, to nasze biuro karier i nasze biuro projektów jest zawsze dostępne pod mailem. Można zadzwonić, zapytać o staże i praktyki. Także jeszcze chwilkę poczekamy. Ja bardzo chętnie, jeżeli oczywiście tutaj na czacie nie przychodzą pomysły, natomiast ktoś by się zainteresował, sprawdził naszą stronę, czy zapraszam na nasz Instagram i Facebook. Jesteśmy w miarę aktywną firmą w tych obszarach social media, więc można nas sprawdzić, można zobaczyć, czy jesteśmy fajni. Jeżeli tak, to też tutaj przez Izę zapraszam do kontaktu mailowego. Można zadać jeszcze jakieś pytania, które gdzieś tam chodzą po głowie. Ja chętnie na nie wszystkie odpowiem w najbliższym czasie. Jeśli nie ma, ja bardzo dziękuję. Życzę samych sukcesów. Życzę, żebyście się tak rozwijali, bo na moich oczach się rozwijacie. Jak 5 lat się znamy, tak firma urosła i bardzo się cieszę z waszych sukcesów i mocno kibicuję. Także jeszcze raz wszystkim naszym uczestnikom i Tobie dziękuję. Do widzenia. Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia.